Bawimy się już po raz piąty i tak naprawdę jak zaczynaliśmy 5 lat temu, nie przypuszczaliśmy, że ten event będzie jednym z najbardziej ulubionych, jedną z najbardziej ulubionych imprez w naszym mieście. Tłumnie przez 3 dni przybywają mieszkańcy, ale też goście, turyści. Rotacyjnie przebija się kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy osób podczas takiej imprezy i zaczynaliśmy wczoraj, w piątek, muzycznie, z dużą dawką energetycznej, góralskiej muzyki, z elektronicznym brzmieniem, w wykonaniu grupy Future Folk z liderem Staszkiem Karpielem Bułecką. I tutaj była mega energia i bardzo fajnie ten koncert został przyjęty przez mieszkańców. Dzisiaj od rana śniadanie na trawie i właśnie za chwilę rozpoczynamy. Wszyscy mieszkańcy otrzymują koce, na których można sobie z rodziną wspólnie zjeść śniadanie, bo mamy tutaj, trzeba wspomnieć, cały jarmark żywności ekologicznej, bo wszystko odbywa się w temacie zdrowia, zdrowego stylu życia i gimnastyki, ruchu, aktywności. Dlatego już od 10 na tej scenie joga, medytacja, zumba, taniec, gimnastyka prowadzona przez geotermię Grudziądz, no mnóstwo różnych atrakcji. Oczywiście dla dzieci, żeby się nie nudziły. Warsztaty edukacyjne, ekologiczne, bardzo różnorodne formy, bardzo ciekawe. Tutaj nasze placówki oświatowe w Grudziądzu prześcigają się, która wymyśli coś ciekawszego i one się cieszą szalonym zainteresowaniem. O godzinie 21.30, z uwagi na to, że dzisiaj jest Dzień Matki, udało nam się pozyskać film od dystrybutora pod tym tytułem właśnie, z Jennifer Aniston i Julią Roberts i plejadą innych hollywoodzkich aktorów. Bardzo fajna komedia. A o 23.00 też bardzo fajny film, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, z udziałem Polki, Kasi Strus, modelki. A jutro oczywiście kolejny dzień, z uwagi na zbliżający się Dzień Dziecka. Też od wczesnych godzin rannych happening przygotowany dla dzieci. Tutaj nasza placówka kulturalna, Centrum Kultury Teatr, przygotowało mnóstwo atrakcji, że od rana myślę, że całe rodziny z dziećmi zapraszamy, bo będzie mnóstwo fajnej zabawy. No pan kazał. Tak? No to już możecie opuścić. Wieżutkie wiejskie jajko w sosie z tuńczykiem, z ogóreczkiem małosolnym, proszę bardzo, twarożek z rzodkiewką i z ogóreczkiem też na wiejskiej śmietanie i proszę, warzywka, truskaweczki umyte, borówki, wszystko co zdrowe. Dzisiaj na tym festynie chcieliśmy zareklamować działalność naszej organizacji. Przede wszystkim rozdajemy tutaj różnego rodzaju informatory i czasopisma, także różne wydawnictwa, które mówią o ochronie przyrody, o tym, w jaki sposób chronić przyrodę. Rozmawiamy z mieszkańcami Grudziądza, w jaki sposób działamy, o spotkaniach z młodzieżą ze szkoły, o spotkaniach z młodzieżą z przedszkoli. Nasza działalność przede wszystkim jest położona na nie tylko na terenie miasta Grudziądza, ale i powiatu grudziąckiego. Organizujemy różnego rodzaju imprezy i dzisiaj właśnie o tych rzeczach rozmawiamy tutaj z mieszkańcami Grudziądza, przy okazji rozdając różne wydawnictwa. Stopień wojskowy pan posiada? Jesteśmy organizacją pozarządową, promujemy nasze miasto przede wszystkim i jesteśmy z Fundacji na rzecz Kondycji Jazdy Polskiej, także z 18 Pułkiem Ułanów Pomorskich, który w Grudziądzu stacjonował. Promujemy i zapisujemy do 18 Pułku Historycznego. Halo, sztab! Sztab! Ludzie przychodzą, są zainteresowani, widzą, poznają 18 Pułk Ułanów Pomorskich, który stacjonował na Cytadeli. Wpisał się na stałe w grudziądzki klimat. Staramy się podtrzymać tą tradycję, staramy się ludziom opowiedzieć o tym, jak było. Mieliśmy jeszcze okazję spotykać tych, którzy byli żywymi świadkami historii, którzy walczyli pod Kryjantami. Są też osoby, które mają bardzo, naprawdę wysoką wiedzę na temat 18 Pułku. I dzielimy się z nimi, opowiadamy, jak wyglądają nasze mundury. Mamy tutaj różne mundury, i galowy, i polowy, i szable. Szabla nasza to 21 rok, mundur 36. No i dużo młodych ludzi podchodzi do naszego stanowiska, chce dotknąć telefonu, się pytają, z którego wieku. Telefony, maszyna.
staramy się spełnić tutaj oczekiwania mieszkańców i przypomnieć tą tradycyjną, naszą kochaną maksymę, że prawdziwi ułani to właśnie z Grudziądza. Dla 40 pułków nasze miasto było stolicą polskiej kawalerii. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to przywracać, a szczególnie trzeba przekazywać młodemu pokoleniu. W dniu dzisiejszym reprezentujemy pracę warsztatu terapii zajęciowej, który prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych To My. W dniu dzisiejszym prezentujemy pracę z 17 pracowni, między innymi biżuterię, wiele świec, mydełek, również upominki na Dzień Matki, ponieważ w dniu dzisiejszym mamy święto, no i wiele, wiele innych. Crossing uwolni książkę, jak co roku, zresztą przez cały rok w bibliotekach uwalniamy książki, czyli książki, które są uwięzione na półkach i sobie stoją i się kurzą, warto by było, żeby się podzielili ludzie z innymi czytelnikami. I na to zapraszamy. Dobrze by było, żeby każdy zrobił porządki na półeczkach. Jeżeli książki stoją już rok, dwa i nie są już potrzebne, przynosimy do nas, ale wybieramy za to sobie nowe. Czyli to nie jest tylko, że oddajemy, ale bierzemy sobie nowe. I na tym to polega ruch książek. Akcja się wgryzła w Grudziądz przez to, że we wszystkich bibliotekach, główna biblioteka i filie, w każdej bibliotece jest półka lub skrzynka, gdzie przez cały rok oprócz tradycyjnego wypożyczania i oddawania do biblioteki można sobie skorzystać z bookcrossingu, czyli uwolnić książkę z domu do kogoś nowego. W wczorajszym dniu była gra miejska pod tytułem Ideały, oparta na harcerskim prawie i na fajnych miejscach, które w Grudziądzu można zobaczyć. A dzisiaj pomagamy przy tym śniadanku. Będziemy podawać, pełnimy rolę techniczno-kelnerską. Przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta w ramach majówki na trawie grudziąckiej, wpisane już tradycyjne imprezy naszego miasta, grę miejską. Gra miejska, smartfony, telefony, dostęp do internetu i można sobie odwiedzić fajne miejsca i przy okazji poznać harcerskie ideały.